Witam wszystkich bardzo serdecznie w rundzie finałowej. To jest Tri-City Pioneer Challenge numer 2. Ja nazywam się Kuba Kubicki, jestem dzisiaj waszym gospodarzem. Zaraz dołączy do mnie kolega Janusz Bułakowski i będziemy powoli startować z naszym finałem. Tak jak obiecałem, przerwa niedługa. Gracze, krótka przerwa, uzupełnienie płynów, odświeżenie głowy, zaczerpnięcie świeżego powietrza. Jesteśmy powoli gotowi do naszego finałowego starcia. Matchup podobny jak w zaprezentowanym przez nas półfinale. Także widzimy tutaj Rakdos Midrange, kolega Wiktor Woźniak, którego gościliśmy na pierwszej rundzie, kontra Szulbor z duszkami. Dzisiaj duszki 6-0-2 rekord, także niepokonany. Niepokonany Szulbor. Niepokonany. Janusz już właśnie do mnie dołączył, także my jesteśmy gotowi. Mamy nadzieję, że wy również jesteście gotowi. Dużo nas czeka emocji w finale. Dobry, solidny matchup. Let's go. Dokładnie, jedziemy panowie. Startowa siódemka pociągnięta u Wiktora. No, rundy są. Wiktor był pierwszy, tak, po Swissie, czyli rozumiem, że tutaj decyzja. Tak, to jego będzie zapewne pierwsza. Play. Ale wygląda jak kip. Z daleka. Nie widzę wszystkich kart, ale lądy są. I jest Den na pewno. No tak. Jest Den, ten pierwszy to był Pathway czy Reach? Tak. Także tu wygląda. Jest Den, po prostu pastury. Szulbor dobiera swoją pierwszą kartę. Ja coś mam. Co to za landzik po prawej, Janusz? No to jest ten... Tak, to ta pionierowa kawerna. Nazwijmy ją w ten sposób już. No w finale powiedzmy więcej ogłady od komentatora, dokładnie. Także... Tutaj... Wybaczcie, nie będziemy już... Kawerna tutaj... pionierowa. Kawerna pionierowa, bardzo dobrze. Razem taka nomenklatura od nas dla widza. Tak. O, i druga. No i chyba wszystko na spiryty wciąż. Jasne, czyli tu spiryty, tam spiryty. Lord w stół, pas do Wiktora. No zobaczymy, czy Fable się pojawi? Dajcie tylko znać nie, czacie. Oponent wie, że musi niszczyć duszki. Że wszystko jest ok. W międzyczasie cut. Two Ribbons, czyli pierwsza połówka. Cztery stwora Sorcery, później Aftermath. Dokładnie. Solidna rzecz. Nie wszyscy mieszczą to werbę, ale tutaj fajna jest ta rzecz, że jeszcze właśnie jest ten Aftermatch, czy Aftermatch, jak to się tam nazywa. W międzyczasie potwierdzenie. I Unclaim Territory. Czyli... Kawerna, no pionier. Jeszcze raz poproszę tylko naszych widzów z czatu o potwierdzenie, że z audio, wideo jest wszystko ok. A to jest finał. Finałowe starcie. Trójmiejski Pionier Challenge. Wolumen drugi. Tomek Hirsch potwierdza, że wszystko w porządku. Szmagiel również ekstra. Także kontynuujemy nasze finałowe spotkanie. Widzimy teraz paserkę od Wiktora. Nie było co wycinać z grobu oponenta. No ale karta... Czy było? Nie było. A kat? Co wcześniej poleciał? A może było. No właśnie. Racja. Wyciął. Jest drain, jedynka, wszystko się zgadza. Wyciął poprzedniego z... Mamy aparycję, target. No wart? Oczywiście. Wart, tak. Trzeba zapłacić koszt. Bo inaczej będzie skontrowane. Także aparycja zabiera nam tutaj trespassera od Wiktora do Warda zdiscardowany Basic Land. Tutaj był jakiś place, ale wciąż tak, jednak tak. Tutaj ciekawa rzecz jest z Night and Day, tymi zmianami dnia i nocy. Wcześniejsza mechanika powodowała troszkę inną zasadę, także jest teraz wprowadzona właśnie to Night and Day. Powiem szczerze, że jest kwestia pilnowania teraz tego dnia i nocy, a poprzednia mechanika sprawdzała jakby tylko dla konkretnego stwora, który był właśnie w stole. Także jak ten stwór powiedzmy został zegzajlowany, został zabity, trafił do grobu, nie musieliśmy już pamiętać o dniu i nocy, a teraz właśnie to powoduje takie niesnaski. Już dzisiaj też były pytania na turnieju właśnie o to, że zapomnieliśmy, czy powinniśmy cofnąć się z tym i tak dalej, tak? Także to jest trochę mechanika wprowadzająca zamęt, ale fajnie, że są tokenki i można tego pilnować.
Ulfblubora, mocny więcej start, spirytów. Dokładnie. Ulfblubor. Dwa razy Lord. Aparycja w stole. No, zobaczymy. Aparycja obecnie 4-4, tak? Dokładnie. Tak, dokładnie. Drafcik z oboma mechanikami byłby bardzo upierdliwy. Właśnie pytanie, czy to jest poprawienie mechaniki, bo jednak no, ma to sens, że mamy tą zmianę dnia i nocy, gdy coś się zadzieje, a nie tylko jak wejdzie konkretny stwór, żeby to sprawdzać. No. W porównaniu do tych starszych, tak? Tak, wersji. Tak. Czyli tam czasy Shadows of Innistrad, okej. Okay. Zwykły Innistrad też, tak. A, racja, przecież tam też się zaczęły flip karty, jasne. Także właśnie to taka zmiana, ale mówię, no dzisiaj było parę Jaszkoli w związku z tym. O, mamy Spellquellera, słuchajcie. Kroxa i Spellqueller w odpowiedzi. Nice. Mocne. Queller również mocny. 4 na 5 latacz. No mówię, to nie ma żartów. To się może szybko skończyć. No to RB musi po prostu ten start opanować. Musi po prostu niszczyć pierwsze spiryty, żeby właśnie było takiej sytuacji, jak teraz mamy, że są dwa lordy i one po prostu nawet same z siebie nie muszą atakować, ale jeden Spellqueller za czwóreczkę z powietrza i to klok jest niezły. Lordy też na siebie efekt nakładają nawzajem, dokładnie. Także same w sobie również. Dwa razy po 2-4. Tutaj mamy chyba double block, jest troszkę poza kamerą, ale tak, jest double block na Skycleave'a. No sprytnie, ponieważ chyba wróci dzięki temu jeszcze token, więc będzie kolejny bloker, ale ten bloker nie sięgnie tych lataczy. No zobaczymy, co z tego będzie. Tak, tam była wcześniej zabierana Kroxa. Nie, Kroxa była pod Quellera, a z aparycji był zabierany Trespa. Jasne, tak. Showcase'owa wersja. No kluczowa tura dla Wiktora. Czyli teraz tutaj sleeve kart marketowy reprezentuje nam tokena 3-3 Elementala. Tak, odpisane życia, ponieważ był atak. Dokładnie, szybki tutaj update, jeżeli chodzi o no życie. No i teraz muszą być odpowiedzi, tak? To jest ta pora, ale Szulbur jest odtapowany, ma dużo many, no i... Skup od Wiktora. Szulbur realizuje swój plan. Szeroko rozstawiony board, spompowany, dwójka lordów, full control. Dokładnie. I tak jak lubisz powiedzieć lokalnie na turnieju. Ja? Prawo i do bazy. Prawo i do bazy, dokładnie. Także widzieliśmy tutaj, mimo całkiem normalnego rozdania u Wiktora, tak, jednak tak. Duszki tutaj zdominował. Start był fajny, był ten cut. Tak, cut to rebound. Na początku właśnie tu powstrzymał, ale jeszcze brakowało właśnie z jednego fatal pusha, może jeszcze i może ten board byłby opanowany, tak? Czyli gra tutaj jakby większy nacisk na removal, ewentualnie early discard może troszkę tam pomieszać szyki Szulborowi. Natomiast na pewno nie takie rozwiązanie jak Fable czy Trespasserka. Nie ten mecza po prostu. Dokładnie. No tak samo ta Kroxa, nawet jakby weszła, nie trafiła pod Quellera, tak naprawdę nic by ciekawego nie zrobiła, tak? To strata tych trzech życia, to nie było to tempo. Tak, nie jest to nic, co jakoś tam Szulborowi powiedzmy blokuje realizację swojego planu. Pytanie z czatu, ile removalu jest w sideboardzie, w deku Rakdos Midrange? No, zaraz odpowiedź. Całkiem sporej ilości, także możliwe, że... Zaraz odpowiedź od Michała, narzucimy tutaj decklisty na screena. Extinction Event widziałem, wjeżdża u Wiktora, do maina. Bardziej. Nie wiem, czy tam kątem oka nie widzimy jakiegoś lava coila. Zaraz zobaczymy. Też poproszę raczej jeszcze Michała na miejscu. Decklisty. Super, mamy to. Na dole możesz, Michał, przy okazji usunąć informację o wyniku półfinałowym. A my, szybkie spojrzenie razem z widownią na decklisty obydwu graczy. Jeżeli chodzi o side, w talii Rakdos Midrange. Dwa razy Dumping Sfera, dwa razy Epic Downfall. Jeden event, który widzieliśmy, że wjechał do 60 Wiktora.
dwie blanki, dwa razy Hidetsugu, jedna desperacja, dwa koile, więc to też na pewno widziałem tą kątem oka, że wjeżdżało. I jeden hersik. Janusz, co u duszków po prawej stronie w sajdzie? No u duszków znowu mamy tego Selfless Spirita, to wygląda jak dobry in. No nie wiem jak z tym idolonem niekończących się bitew, to może być też ciekawa opcja. No tak samo ta Katilda, tak? To też widzieliśmy w poprzedniej grze w półfinałowej. Katilda weszła, stapowała, był, że tak powiem, szybka akcja i to wystarczyło. Także zobaczymy jak to zadziała w tej grze. Myślę, że te karty się zmieszczą właśnie. Dajemy się graczom roztasować. Jeszcze Michał poproszę, jeżeli możesz ten wynik z dołu zdjąć ze screena, nie jest to już nam potrzebne. Super, dziękuję bardzo. Gracze przygotowują się do game 2, a oglądamy finał trójmiejskiego starcia cyklu Pioneer Challenge w Gdańsku na żywo, prosto ze sklepu SideQuest. Streamuję dla was ja, czyli Kuba Kubicki, razem ze mną jest Janusz Bułakowski. Bardzo mi miło, że Kuba pozwoliłeś mi tutaj dołączyć na te ostatnie gierki. Jest też taka możliwość dzięki Szymonowi, ponieważ sędziujemy tu dzisiaj oboje, także fajnie, bo teraz już na finał i półfinał, no to nie jest osoba, na dwójka sędziów, dokładnie. Wystarczy, że jeden czuwa tutaj nad graczami, a drugi ma możliwość pogadania do was. Pogadania z nami wszystkimi. Okej, gracze wyglądają na gotowych. Widzimy tutaj u Wiktora siódemkę, w której jest bardzo dużo landów, trespasserka i wspomniany wcześniej Extinction Event. Szybki mulligan do szóstki, rączka dosyć taka... No, za wolna chyba. Za wolna. Gdyby doszły jeszcze kolejne landy i by się zapętliły. To by było za wolno. Tutaj jest pytanie do ciebie, Kuba. Jak Przemek skończył w Kopenhadze? Czy wiesz może? Ja pozwolę sobie, Kuba, dodać, bo mam info świeże od Przemka. Zacytowałbym, ale jest dość wulgarne, także troszkę zmienię. No Przemek odpadł w semi. Także i tak wielkie gratki. Miał taki run, że elegancko, dokładnie tak jak mamy na czacie, odpadł w półfinale, także w semisach odpadł, no ale i tak rewelacja i gratki dla niego, bo występ na takim dużym... No nie ma się co szczypać, no rajd zajebisty. Dokładnie, Talia, Uer Murktide, tierowy deck, gracz solidny, także mega tutaj szacunek dla Przemka. A, jest też odpowiedź na jakim deku przegrał z Tak, Titan przegrana Shiftem. Była na Titan Shifta. Tego nie wiedzieliśmy, ale fajnie, że mamy takie info, także... No dobra, słuchajcie, grają nasi tutaj finaliści. Dokładnie, tyle jeżeli chodzi o newsy z Kopenhagi, my przenosimy się z powrotem do Gdańska. Widzimy tutaj początek, Urborg, Hive od Wiktora, Szulbor ze swoim Secret Techem, czyli Landzik i Doppelgeist. No brak czerwonej, zobaczymy czy to przypadek, czy RB po prostu nie musiało zagrywać teraz jeszcze czerwonej manki. Zobaczymy. Widzę tutaj na rączce Fatal Push, także jakieś odpowiedzi są, jest Spirit. Jest Wanderer. Jest też sieć. O, jest cały czas budowanie boarda, nieźle. A, widzę Hunted Ridge na ręce Wiktora, także to specjalna. Tak, czerwona mana jest. Także czerwona mana jest, w tempo będzie, także... Co wczoraj wygrało Moderna w Gdańsku? Uer Murktide, dokładnie. Kolega Marek Pałubicki w finale pokonał Living Enda, którego pilotował Piotr Zakrzewski. Bardzo no, solidny run. Powiem szczerze, teraz ten Murktide zrobił się bardzo takim ustabilizowanym deckiem. Jest już te spisy tak się ukształtowały, że naprawdę ciężko to czymś przełamać. No 60 są tak nabite, że naprawdę. Tam nawet nie ma miejsca na flex slota, tylko wszystko jest. Wszystko jest dopieszczone. Widzimy Stompa, Wanderera, sztuczka. Taka jak wcześniej, czyli poświęcenie w odpowiedzi, tak żeby Bone Crusher nie poszedł na Adventure. Jest jakaś dyskusja? Tak, chyba Wiktor nie był do końca świadomy jak to zadziała, także Bone Crusher
do grobu. Widzieliśmy dzisiaj takie zagranie. Gracze mniej wprawni często właśnie popełniają taki błąd, że wykorzystują stompa pod clearing Wanderera i potem niestety kończy się tak, że karta idzie do grobu, a nie na adventure. Także Shulbor na pewno się cieszy z takiego obrotu sprawy, bo potem nie będzie musiał po prostu dealować z tym giantem na stole. Dokładnie tak. Tu jeszcze wracając do tego Murktide'a, mówię, te decklisty tak się uformowały, widać to na każdym, że tak powiem, poziomie rozgrywek. Tutaj Przemek pokazuje w Kopenhadze moc decku, wczoraj wygrana, tak? Tak, też Marek wygrał. A jeszcze ostatnie wtorki też tutaj lokalny pros Krzysiu. Też, tak, bardzo też ostatnio też 5-0 mocno, tak? Wczoraj noga się powinna, co prawda widziałem 0-3, trochę nie siakło, jak my to tutaj mówimy lokalnie. Tak, ale to przedostatni evencik było 5-0, o ile dobrze kojarzę. Pytasz o naszą ligę tutaj, tak, wtorkową? Tak, o naszą ligę wtorkową, tak. Tak, dokładnie. Zapraszam na grupę na Facebooku Tri-City Modern Challenge, gdzie relacjonujemy nasze poczynania, czyli naszą wtorkową ligę profesjonalną Moderna. Krzysztof Siedlecki, wspomniany tutaj zawodnik z Gdańska, solidny gracz, również talia Urek Murtite, ostatnio bardzo dobra. Szlifowana dość długo. Dokładnie, to też nie przypadek. Od Shulbora, Skyclave, po trespasserkę Wiktora, atak za raz, dwa, trzy, cztery. To jest spora przewaga, musi być teraz właśnie na przykład ten Extinction Event. Albo coś solidnego. Jest Dreadbor, jest Fatal Push, czyli są te dwa point removale, których jest mówi Janusz. Ale teraz chyba brak czerwonej. Może dokładnie, zawoleć. Czerwona jest tylko jedna, wybór padł na Harvestera, a Dreadbor by się przydał. Na pewno jest jeden push w odwodzie, pytanie czy coś jeszcze. Na pewno taka sytuacja, której Wiktor nie chce widzieć po drugiej stronie boardu, tak? Czyli raz, dwa, trzy, cztery twory poprawione jeszcze jedną aparycją. Bardzo solidny play od Shulbora. Także wydaje mi się, że tutaj powoli wszystko zmierza ku końcowi, chyba że mass removal. No zaraz się przekonamy. Jest ten push wspomniany. Ale będzie obrona selflessem? Czy niekoniecznie? Shulbor jeszcze doczytuje fatal pusha. Chyba tak, chyba jest obrona Spiritem. Na wszelki wypadek, bo jeszcze jest jedna mana odtapowana. No mówię, to RB widać ewidentnie teraz szkoda, bo był brak tej drugiej czerwonej, która by trochę chyba przyspieszyła. A teraz są wybory właśnie tego typu, że albo stwór, albo ten point removal. A tak w poprzedniej turze byłyby dwa naraz, tak? Ten push byłby na teraz, a tak Dreadbor teraz nie może być zagrany, tak? Mamy aktualizację stanu życia, u Wiktora 11, u Shulbora 18, to co tutaj Janusz słusznie wypunktował, nie tędy droga, czyli trespasserka, mimo że tam drain 1, to niestety na ten moment może być za mało. Kolejne spirty. Cóż to za karta? Kojarzę kartę, kojarzę efekt, bo to jest tapnięcie na ETB. To chyba Rattle Chain, tak? Nie. Shacklegeist? A, Shacklegeist, tak, masz rację. Jest to Shacklegeist. Sprufa daje, tak. Jest czerwona, ale już chyba za późno. Jeszcze inna karta. Właśnie coś mi się tak wydaje, że... Jest atak. Że tutaj chyba nie błysnęliśmy. Idzie jeden do góry. Tak, trigger. Nie geist, tylko gast. Dobra, okej. Okay. Coś mi tam świtało. Dzięki, Wojtek. Jest. Za... Noble Gast Herald. Dokładnie. Okej. Okay. Nie geist, a gast. Wszystko się wyjaśniło. Dzięki raz jeszcze Laplazion za czujność. Dobra, mamy cut. Jest cut w aparycję, pod nią była trespasserka, czyli jeszcze jeden zawodnik 3-3. Jest teraz właśnie szansa na Dreadbor jeszcze. No, zobaczymy czy teraz kluczowa tura, czy... Tak, to Pelgeisty malutkie, 1-1 latają, aparycja nie lata, także zobaczymy. I nie przebrnie przez dokładnie, przez typów 3-3.
No, zobaczmy, jest tam jeszcze w rogu ten nieszczęsny Mutavolt. Może to pomoże, zobaczymy. 6 damage'u zostało do przeciśnięcia. Shulbor, top deck. To jest znowu ten z sideboardu. Katilda? Katilda, tak. No naprawdę, te wszystkie showcase'owe, double feature'owe, szaty graficzne, czasem ciężki chleb dla komentatora. Atak za dwójeczkę i pas, no i zobaczymy. Teraz kluczowa tura, czy jest jakiś dobry draw? Oby nie ląd dla Wiktora, bo wtedy... Czerwona do poolu. Blood token seklowany, dokładnie. Otrzymuje ten ląd i teraz musiał być dobry draw jakiś, żeby z tego wybrnąć. Na pewno może być jakiś atak z paserką. Jest Focis. Focis i GG. Także... Focis i GG, niestety. Focis nie dał. Trójmiejski Pionier Challenge. Zwycięża Michał Szulborski, talia Uwuduszki. W finale pokonuje 2-0 Wiktora Woźniaka, talia Rakdos Midrange. Za chwilę zaprosimy do nas Shulbora, opowiem nieco o swoich wrażeniach i odczuciach z tego eventu, oceni swoją grę w finale, posłuchamy troszkę o matchupie Uwuduszki kontra RB Midrange. Ale widać, że jest ta łatwość, te duszki, mówię, gdy utrzymają ten start szybki i nie będzie odpowiedzi push, push w Dreadbora czy jakiś inny jeszcze szybki removal, to jest, jeśli nie dojdzie do takiego late game'u, że RB to będzie przewagę, to naprawdę ciężko później tych lataczy powstrzymać. Także drogi czat, drodzy widzowie, mamy zwycięzcę, bo która jest godzina? 19:40 coś, także 8. Dobry czas, turniej przebiegł całkiem sprawnie, mówię, było kilka judge callów, ale naprawdę turniej przebiegł bardzo sprawnie, nie było jakichś przedłużania. Ja, Kuba, ze swojej strony bardzo ci dziękuję. Ja również dziękuję. Przygotowałeś to i dwa, że mnie to zaprosiłeś, że mogłem coś pogadać. Super, dostałem właśnie w międzyczasie parę podpowiedzi, że w parze wychodzi to całkiem nieźle. Wczoraj kawałek z Sotkiem, dzisiaj z Franciszkiem Comstą, później do spóły właśnie tutaj z Januszem. To jest fajne, ale tutaj to przygotowanie właśnie, jeszcze wielkie gratki dla Michała, ten stream jest, to jest jak normalne... Wielkie kanały na Twitchu mają tak samo przygotowane to w ten sposób, tak? Są wszystkie, że tak powiem, screeny przygotowane, decklisty mamy, no wjeżdżają karty z podglądem, to jest niesamowite, także tutaj te wielkie gratki dla Michała za organizację, dla całego SideQuestu za organizację. Michał Głowacki, sklep SideQuest w Gdańsku, wielki szacun za wykonaną pracę. Komentowałem dla was ja, czyli Kuba Kubicki, pseudonim Kubikson, ze mną Janusz Buła, Bułakowski. Za chwilę ściągniemy jeszcze specjalnie dla was Shulbora na krótki wywiad i będziemy powoli domykać nasz weekendowy maraton. Wczoraj Modern, dzisiaj Pionier. Zaczekajcie jeszcze chwilę. Janusz skoczy po Shulborka. Słyszymy się za moment. Poprosimy zwycięską decklistę na ekran. Świetnie, Michał. Do końca czujny, proszę bardzo. Taka talia wygrywa drugie starcie z cyklu Tri-City Pioneer Challenge. Korzystając z okazji, przypominam, jutro mniej więcej w samo południe na odpowiednich kanałach, do odpowiednich formatów, na portalu Facebook, czyli Modern Rewolucja oraz MTG Pioneer Polska. Relacje, zdjęcia, premium content. Ze mną jest już Shulbor. Michał, gratulacje. Dziękuję. W końcu się udało. Ultum wizyt w tym roku i poprzednim u nas tutaj w Trójmieście. Jesteście coraz bardziej gościnni. Dzięki. No pytanie na start, jakie mi się tutaj nasuwa, to oczywiście kolejny raz już analiza matchupu UW Spirity kontra RB Midrange. Wiadomo, musisz tutaj manewrować, lawirować wokół discardu, wokół removalu. Natomiast jeżeli utrzymasz sowity board, podpompujesz lordami, są w zanadrzu takie sztuczki jak Spellqueller. Tak.
co byś nam chciał powiedzieć a propos rywalizacji versus RB? Nie spodziewałem się generalnie, że będę z nimi walczył dzisiaj 6 razy. 3 razy w Swissie i 3 razy w topie. Grubo. Ile można? Pierwsza gierka jest z lekkim, mi się wydaje, tutaj w moją stronę favorem. Ale patrząc na to, co się dzieje w gierce 2 i 3, to karty typu Katylda czy Eidolon of Countless Battles wymieniają się bardzo korzystnie dla mnie. Bo mogę, jeżeli zbestołuję Eidolona, to zostaje dodatkowy typ. A z Katyldy, jeżeli potem podłożę to na dowolnego innego, to tylko muszę tak naprawdę w RB pozbyć się tego wilkołaka, co egzajluje stwory z grobu. Jak się go pozbędę, to tam kalitasy możecie sobie machać ile chcecie, jakieś tam te 3-2 stworki z tokenami, blot. Jak najwięcej tego w stole, to nic nie robi. No, słyszymy tutaj zwycięzca w gazie. No naprawdę, no dziękuję. Czy to był twój pierwszy wyjazd i pierwszy qualifier, czy coś było wcześniej próbowane? Chyba pierwszy, to dopiero seria, więc jeszcze zamierzam się wybrać do Warszawy, do Krakowa, znowu do Warszawy. Świetnie. Wczoraj rywalizowałeś również u nas. A wczoraj w formacie tak, modern, tak? Czyli powiedzmy dzisiaj drugie podejście. Tak. Jak się pewnie wszyscy domyślacie, wczoraj jaka talia była grana? No niesamowite, ale spiryty. Także ze mną był Michał Szulborski, szef wszystkich duszków. Ja nazywam się Kuba Kubicki. To był Trójmiejski Pioneer Challenge. Tak jak wszystkim obiecałem, jutro odpowiednie relacje na odpowiednich grupach w internecie. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali, którzy nas pomagali. Ja dziękuję w swoim imieniu sklepowi SideQuest w Gdańsku, naszej dwójce wspaniałej sędziowskiej. Pokazaliście się z dobrych liczb, z dobrej strony. Mam nadzieję, że stream się z obu dni podobał. Także podsumowujemy. Kończymy, zamykamy temat i słyszymy się kiedyś tam w przyszłości na kolejnych eventach tu na północy kraju. To mówiłem dla was, Jakub Bigson. Dzięki, do usłyszonka, do zobaczenia przy stolikach. Hej!